Campus. Campus. Audycja Lekko w Radio Campus. Odchrząknęła prowadząca, aby rozpocząć dzisiejszą audycję lekko. To jestem ja, Kasia Nowicka, Nowika, na rozpoczęcie dzisiejszej audycji. Bardzo, bardzo świeżutki, po prostu świeżutki utwór Mark Mantra, Tu i Teraz. O czym ten utwór opowiada, to najlepiej jakbyście sobie przeczytali wszystko pod teledyskiem, bo jest to bardzo ciekawy wątek i warto. I ja za Marka trzymam kciuki w ogóle w tym nowym roku, bo prężnie działa i myślę, że to może być jego czas, czemu nie. Kochani, ja bym tak chciała powiedzieć. Na razie muszę sobie to wszystko jeszcze w głowie ułożyć. Tutaj się gdzieś coś nie mogę zalogować, tu ktoś coś pisze, bo już fajnie, że te wasze komentarze pojawiają się, więc wchodźcie na Facebooka Campusa, bo chciałabym, żebyście też oczywiście swoje typy przedstawiali, jeśli chodzi o albumy polskie, bo dzisiaj tym się właśnie zajmiemy. W ubiegłym tygodniu zaprezentowałam wam albumy zagraniczne, które najbardziej mi się podobały i jest też playlista, ja sobie jeszcze dla przypomnienia ją wkleję w komentarzu właśnie na Facebooku, zresztą znajdziecie ją również na moich social mediach i to jest taka dwudziestka moja złota. Jaki będzie system dotyczący dzisiejszego podsumowania, to wam za chwileczkę powiem, ale chciałabym też wrócić,
znaczy wrócić. Było tak, że jak zaczęłam, możemy nawet Tomku już tutaj w tle, wiesz, może już tutaj w tle już pojawiać się ten właśnie zalążek. O! Jak zaczęłam przekopywać, bo bardzo to lubię, właśnie w czasie świąt i po świętach, te wszystkie wydawnictwa i podsumowania kolegów, to na przykład Hubert Grupa, z którym się przyjaźnimy i który sporządził dla Muno takie podsumowanie, zamieścił tam albumy, których ja nie słuchałam, czy też epki. I to była bardzo fajna podróż do rzeczy przeze mnie niegranych i aż mi było trochę wstyd. No i jednym z takich artystów jest Jaromir Kamiński. Posłuchajmy, już tutaj się rozkręca utwór Droga i sobie to płynnie przejdzie w inny projekt, który również nie pojawił się w czasie roku 2022 w audycji Lekko. Fajnie, taka playlista. Artyści, utwory, które się nie pojawiły u Nowiki. Mugi Coast to będzie ten drugi projekt, czyli najpierw Jaromir Kamiński i jego Droga. Słuchasz audycji Lekko w Radio Campus.
Mugi Coast. Jeszcze w następnej audycji również powrócę do tych albumów, które nie zostały przeze mnie zagrane lub też zgłębione podczas ubiegłego roku. Ach, ubiegłego, już trzeba się przyzwyczaić do tego. Zerknęłam sobie teraz na wasze komentarze z ubiegłego tygodnia, kiedy podawaliście swoje typy. Ja wtedy skupiałam się na albumach zagranicznych, ale padło też sporo polskich. I tak Łukasz zasugerował, że dla niego najważniejsze płyty to Jakub Skorupa, Daniel Spaleniak i z zagranicznych Fejka, ale już dobra, do tych zagranicznych nie idziemy. Tomasz, który dzisiaj się również odezwał, że jego płytą roku jest Brodka, tam jeszcze rozwijał tę listę OPZ, Sokoła Problem, więc tego jest sporo. No i Asia dzisiaj wysłała też sporą listę i to mi uświadomiło, że no można grzebać, przypominać sobie i naprawdę rzetelnie to wszystko posprawdzać, a zawsze coś tam umknie. Ja na przykład zupełnie o Danielu Spaleniaku zapomniałam, nie wiem jak to się stało. Nie, Tomek, za wcześnie, dawaj, nie, musisz to cofnąć. I żeby się nie kapnęli po jednej nutce teraz. Kurczę, no. Dobra. Proszę podkładzik i dopiero teraz ja mówię, że będzie moje podsumowanie. No i wracając jeszcze, Szczyl, tak samo Szczyl, też no, świetna, no epko, płyta można powiedzieć, ale też zapomniałam, kiedy tak naprawdę przeglądałam to wszystko. Jest też kilka albumów, które bardzo doceniam, natomiast no, nie znalazły się na tej liście z uwagi na to, że chciałabym, żeby była zbieżna z tym, co tutaj jest prezentowane, więc czasem jeśli coś jest zbyt popowe na przykład i już i tak święci triumfy gdzie indziej, to już tutaj tego po prostu nie wyróżniałam. No dobrze, nagadałam się i myślę, że już czas, żeby tutaj rozpocząć. Tutaj moją, najpierw zaczniemy od pierwszej dziesiątki. Miało być tego 20, tak jak było 20 zagranicznych, ale powiem wam, że najpierw wydawało mi się takie świetne, te płyty świetne i są świetne, tylko kiedy doszłam do 15, to zorientowałam się, że potem musiałabym dołożyć kolejne 15 na podobnym poziomie, albo też nie wszystkie właśnie prezentowałam tutaj w audycji, więc stwierdziłam, że tak naprawdę, szczerze, to będzie wyglądało, jeśli to będzie 15. Pierwsza dziesiątka, uwaga, i to nie są przyznawane miejsca, może tak troszeczkę, ale to nie jest tak, że to będzie pierwsze miejsce, natomiast w tej pierwszej dziesiątce na pewno znalazł się zespół Bokka. Uważam, że to jest naprawdę album, który bardzo się wyróżnia na tle tego wszystkiego, co się ukazało. Jest koncept albumem, bardzo nawiązuje też do tych klimatów, no też takich mrocznych, które nas otaczały w ubiegłym roku i warto się w to zagłębić, a jeszcze jeżeli macie okazję, jeżeli macie na czym w ogóle odtwarzać, to również ukazał się winyl i ten winyl jest pomarańczowy. Nie, czerwony właściwie. Czerwony tak jak okładka. Wszystko tu jest pięknie tak podane. Koncerty też super oprawione wizualnie. No naprawdę, no jestem pod wrażeniem. Bokka, Blood Moon. I teraz.
Lekko prezentuje Nowika. Bez ciebie to niewiele chcę. Bez ciebie łażę z nimi jak pies. Wszędzie, byle gdzie. Bez ciebie sama w nocy śpię. Bez ciebie cel to przeżyć dzień. A jakoś dłuży się. Bez ciebie cisza głośna jest. Bez ciebie światło parzy mnie. W cieniu lepiej mi. Bez ciebie kusi mnie co złe. Bez ciebie gubię się w swym. Powiem wam, że nadal ten utwór powoduje we mnie ciarki. To jest mój ulubiony zdecydowanie kawałek z albumu Łezki, to jest Ania Leon. Cóż to za debiut, naprawdę, tak żeby w dzisiejszych czasach przy całym natłoku wydawnictw zadebiutować i znaleźć się w podsumowaniach, w tak wielu podsumowaniach albumów roku, no to nie tak często się udaje, więc naprawdę duże brawa i trzymam kciuki. W ogóle Ania Leon była taką postacią, takim elfikiem, który pojawiał się po prostu przez cały rok gdzieś tam u mnie, a to byłam na koncercie.
podcaście, a to Ania była u mnie w audycji, a to sobie słucham jej płyty. Jakoś tak bardzo będzie mi się kojarzyła z tym rokiem, myślę. Więc Bokka, Ania Leon to na razie, jeśli chodzi o moją listę. Czekam jeszcze na wasze typy i oczywiście możecie też komunikować się SMS-owo 886-971-971 i też dosyłać swoje typy, choć tu nie obiecuję, że tak będę bardzo na bieżąco wszystko czytać, ale po prostu jestem też zwyczajnie ciekawa. No i idziemy dalej. Tego zespołu nie mogło zabraknąć. Byty, zespół z Trójmiasta. Wciąż mam w głowie bardzo takie silne jakby doświadczenie z ich koncertu bardzo kameralnego na Pradze w Warszawie w klubie Chmury, tak. Super, naprawdę super wokal, jakiś taki fajny taki powrót w ogóle do trip-hopu też, ale w takiej no, fajnej odsłonie, nie chodzi mi o odgrzewanie, tylko raczej odkrywanie na nowo. Ale zagram nie utwór z albumu Race, tylko coś świeżutkiego, co również zabrzmiało na koncercie. Bardzo, bardzo moim zdaniem udany cover, wersja piosenki, którą bardzo dobrze znacie z filmu Drive i utwór Kawińskiego, jak on miał? Night Call, tak, Byty. Audycja Lekko w Radio Campus.
swe odbicie i nie poznaję tej twarzy. Jak kamień wpadam w studnię, nasłuchuję jej końca. Przepadam pustym echem dudnie, na próżno mi ten zachód słońca. Zważyłeś mój zapał zdrowiosny. No tutaj Tomasz będzie zadowolony, bo właśnie wytypował Brodkę jako album roku. No to tyle trochę tak brzmi jakby dziwnie, że to naprawdę jest, słuchajcie, zaledwie 7 utworów i tymi 7 piosenkami Brodka tyle nabroiła i tyle szumu wokół tego się zrobiło i koncerty. No naprawdę szacunek za to, bo tego się po prostu dobrze słucha. Opinie czytałam różne. Jakoś w niektórych odczytuję jakąś taką złośliwość, że jakby tak może przez to właśnie, że krótsza płyta, a tak dużo zamieszania wokół tego. Ja to trochę rozumiem z pozycji artysty, który pracuje nad albumem na 10-12 utworów, ale wiecie, to czasem też zależy, jakie to są utwory, bo tutaj naprawdę każdy jest bardzo konkretny i zawiera konkretną jakąś taką moc, albo aranżacyjną, albo liryczną. No cóż, Brodka, Sadza, oczywiście jak najbardziej na mojej liście. I tutaj was zaskoczę. Długo się zastanawiałam, ojejku, ja wczoraj jeszcze do północy, nie dość, że się pakowałam, bo zaraz wyjeżdżam, to do samego zaśnięcia miałam wątpliwości, czy na pewno dobrze skonstruowałam tę dziesiątkę. No i tutaj tego pana nie było w tej dziesiątce i się pojawił właśnie późnym wieczorem i w sumie nie grałam tej płyty aż tak bardzo często, ale naprawdę to jest tak dobre, że musi być. Mikołaj, tak się on nazywa, i album Offline, z którego posłuchamy króciutkiego Z Tobą Chcę. Jak Disney, ale ślisko głuche, żeby
adepty chyba chcą, bym nosił z nami jak hitman. Po zachodzie stale dzwoni, ktoś zaczepiać o fit mnie. Tajemniczo nieznajoma stuka socialowym drinkiem. Tajemniczo nieznajome wypisują na IKE. Na słuchawki Miles, nogi dziś nie niosą mnie nigdzie. Pisze mi, że czuję się zakłopotana jak Sanach. Lecz włączyła klip i od tej pory mieszkam w jej myślach. Świat w szkłach, w szkłach.
no, też nie mogło zabraknąć. Nie dość, że robiłam wywiad z Natalią i tutaj w kampusie i robiłam też z nią podcast i z Jurkiem Zagórskim. Byłam na koncercie, na którym naprawdę śpiewałam na cały głos, bo dzięki temu, że miałam zrobić ten wywiad, naprawdę zapoznałam się z albumem Zaczynam się od miłości, z tekstami Kory. Bardzo dobrze i uwierzcie mi, że dużo lepiej się potem naprawdę bierze udział w koncercie, jeśli naprawdę zna się album. Super to jest przeżycie. No, a ta piosenka to jest też jeden z moich numerów roku, więc Natalia Przybysz, Zaczynam się od miłości, to już mamy tutaj, ile to już tych płyt, raz, dwa, trzy, cztery, pięć już było. Teraz album, który wydaje mi się tak niedoceniony, że ja myślę, że to jest kwestia jakiejś tam machiny promocyjnej, która nie zadziałała tak jak trzeba, bo jak wiadomo, już dawno dobra muzyka nie broni się sama, bo tak to wygląda, że trzeba mieć odpowiednie narzędzia, żeby to zrobić i to po prostu czasami wychodzi tak do końca, a czasami nie. Tutaj ja nie mówię, że nie wyszło, w ogóle super wydany jest ten album, właśnie trzymam go w rękach, może zaraz na jakimś storisku wam pokażę te płyty, które tutaj sobie przyniosłam. To jest po prostu bardzo dobre. I tyle powiem. A są też dziewczyny śpiewające, o których jest trochę głośniej, a wydaje mi się, że nie są to aż takie dobre płyty. To tak sobie po cichutku mówię teraz. Faustyna Maciejczuk, tak nazywa się ta dziewczyna. I wydała album zatytułowany Baby Blue, z którego posłuchamy utworu Wiatr. Kładę się, gdy świt, opadam całkiem z sił. To nie pierwszy raz, ale kocham taki stan. Leżę kilka chwil, na pewno będę żyć. W końcu zatonę w tym. Nie mówię sobie nic, bo wiem, że w tym chcę być. Wypływa z moich żył to szczęście. Imprezę każdą znam, otwarte wszystkie z bram. Muzyka głośno gra, a ja odchodzę w tam. Słuchasz audycji Lekko w Radio Campus.
feeling. Nothing is paid a mind to really on this earth. And it's just burning with no feeling. Lajki, lajki, a gdzie są komentarze? Troszkę za mało tych komentarzy, może jeszcze dojdą, bo na pewno ja dokleję za chwileczkę, mam nadzieję, że ją skończę, playlistę, którą będziecie mogli sobie jeszcze przeanalizować i coś może od siebie dodać na Facebooku, gdzie jest wątek dotyczący audycji Lekko, która niestety ma się już ku końcowi. Z żalem to mówię, bo mogłabym jeszcze grać i grać wam te albumy polskie. To Pepe i album Eskapizm. Myślę, że jesteście dobrze zaznajomieni z tym materiałem. Za nami utwór, który się już kończy właśnie, Realizm Magiczny. No i kolejna dziewczyna, sporo tych kobiet w moim podsumowaniu. Kiwi, album Pętla, myślę, że również dobrze wam znany. Żebym teraz o niczym nie zapomniała. No to jest okropne, że muszę się tak spieszyć, ale słuchajcie, za tydzień ja będę jeszcze wracała do tych albumów, bo tych nowości tak od początku roku nie będzie aż tyle, więc myślę, że należy im się jak najbardziej. Od razu, żeby nie zapomnieć, dzisiaj od 16 na antenie Radia Campus startuje muzyczne podsumowanie roku. Żałuję, że ja sobie wyjeżdżam, znaczy nie żałuję, że wyjeżdżam, ale żałuję, że mnie nie będzie i nie dołożę swoich 5 groszy do tego całego wydarzenia. Jeszcze chyba można, tak, jeszcze można głosować, znajdziecie bez trudu link, bo sama znalazłam na naszej stronie. To tak szybciutko. I teraz tak, kończymy już moją dziesiątkę, bo został tylko jeszcze jeden album. Ale słuchamy czegoś innego. A dlaczego słuchamy czegoś innego? Otóż, najpierw przypomnę dziesiątkę. Bokka, Ania Leon, Byty, Natalia Przybysz, Brodka, Faustyna Maciejczuk, Mikołaj, Pepe,
kiwi i skalpel. Ten skalpel za chwileczkę, natomiast teraz już tanecznie w długi weekend wprowadza was Das Complex, ponieważ on znalazł się w takiej dodatkowej jeszcze piątce. A ta piątka to Cats and Dogs, punkt, Das Complex, Pillow Stories, Paula Roma, Cholerne Pragnienie, bardzo miła zresztą wizyta tutaj w studiu Radia Campus, Golden, no może nie zręcznie było umieszczać w pierwszej dziesiątce, bo też śpiewam na tej płycie, ale bardzo lubię ten album, no i Małe Miasta, Wesele. Myślę, że też ten album zasługuje na więcej docenienia niż tak widzę naokoło, ale to tak jest z albumami, które pod koniec roku wychodzą. Właśnie kończę już playlistę, ona się ukaże. No, ukaże się oczywiście na Spotify, ale ja zamieszczę link w komentarzu na Facebooku. Czy to wszystko, co miałam powiedzieć? Chyba tak, słyszymy się za tydzień, jak zwykle o godzinie 10. Tomek Paziewski zrealizował ten program, a ja jestem Nowika. Pa, pa!